naprawdę szybcze tylko pani albo tylko panu. I jakby dlatego też piszę książki, ponieważ to jest niezwykle intymna działalność. Nie ma bliższej. I to jest, każdy z Państwa może znaleźć w tej konkretnej książce coś, co będzie Was uruchamiać i będzie Was poruszać i będzie sprawiało, że będziecie czuli się lepiej bądź gorzej. Halo? Albo też nie. Albo może za jakiś czas okaże się, że nie chodziło o głównych bohaterów, tylko chodziło o postacie epizodyczne. O postaci, które tak naprawdę pojawiły się i z nimi się identyfikujecie. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko się rozgrywa w Waszej wyobraźni. Ja Wam tylko opowiadam jakąś historię, ale to, co najważniejsze, się dzieje między wierszami. To sprawia, że książka jest najbardziej magicznym, najbardziej intymnym dziełem, ponieważ to Wy ją tworzycie. Dlatego też na przykład ja mam bardzo i bardzo dziwnie się autor czuje, kiedy słyszy swój tekst czytany. Ponieważ jakby już jest rodzaj interpretacji, już jest rodzaj jakby narzuconego elementu, który jest obcy. Tak naprawdę, kiedy czytamy, to wszystko dzieje się w waszej głowie i te przestrzenie, w których funkcjonuje ta opowieść, u każdego was, jak tu siedzicie, będą odmienne. A jednocześnie ten język, o którym mówię, ten przykład dotyczący powieści Gai, pamiętam, że jakby na początku jakby to odrzucało niektóre osoby i jest to dla mnie zrozumiałe, mimo że tak jak powiedziałam, bardzo cenię tą książkę. I pamiętam, że potem rozmawiałyśmy z Gają, było jej dosyć nawet przykro, tak? Jakby po prostu wyrwany z kontekstu kawałek, który jest rzeczywiście bardzo mocny, ale raczej przeznaczony, powiedziałabym, do młodszego odbiorcy, sprawiał, że niektóre jakby osoby nie byłyby w stanie jej przeczytać tylko i wyłącznie z tego powodu, że zawiera zbyt wiele wulgaryzmów, tak? Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście, ja w ogóle jestem zwolenniczką tworzenia takiego świata, który będzie, jak to niektórzy autorzy nazywają, klimat, tak? Czyli mówimy o przestrzeni, w której nie chodzi tylko o to, żeby pokazać wam, że świat jest straszny, świat jest zły, w świecie tym funkcjonują zbrodniarze i dzieją się przestępstwa i naprawdę należy uważać. Nie. Chcę bardziej pokazać to, że tak naprawdę każdy z nas może doświadczyć pewnego rodzaju tego, powiedziałabym, niskiego wydarzenia, żeby nie powiedzieć brzydziej, bo są dzieci również moje, tak? Natomiast, bo tam chodzi o to też, że opisując historię tego typu, opowiadam historię za każdym razem tej konkretnej osoby i staram się zgłębić motywację też tego głównego złego, tego głównego szwarc charakteru, ponieważ wiecie, to nie jest tak, że to jest jakiś Lord Vader w masce, czy jakiś po prostu mitologiczny stwór, minotaur. Nie. Właśnie i właśnie to czyni powieść kryminalna. Właśnie po to ona jest, żeby pokazać nam, że tak naprawdę to jest ktoś spośród nas. I nie chodzi o straszenie, tylko chodzi o pewien rodzaj jakby oswojenia tych naszych lęków i strachów. Tylko i wyłącznie o to chodzi.